Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Szkoły Uczącej się o tytule Rozmawiamy o nauczaniu. Ja nazywam się Daria Rodzik, dzisiaj występuję w roli moderatora tego spotkania, to znaczy, że będę się Państwem opiekowała pod względem technicznym. Jest też z nami już widoczna pani Danuta Sterna, która będzie prowadziła i opiekowała się merytoryczną stroną tego spotkania, a razem z nią jeszcze trzy prowadzące, które już pani Danusia przedstawi za chwilę, jak tylko przejdziemy tą część techniczną. Jeżeli chodzi o tę część techniczną, o której wspominam, to po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czatu. Mogą tam państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzących bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dawać nam znać, ja postaram się pomóc albo w ogólnym czacie, albo już w indywidualnych rozmowach. Widzę, że nasz czat ożył i się Państwo z nami witają, super, to oznacza, że mnie widać i słychać, mnie przynajmniej słychać, mam nadzieję, że bez problemów też będzie słychać naszą prowadzącą Panią Danusię. Danusiu, przekazuję Ci głos, Państwu życzę owocnego spotkania, ja znikam do tła, ale cały czas jestem, także gdyby coś się działo, to zachęcam, proszę pisać i będę starała się pomóc. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Może najpierw powiem o tym, dlaczego w ogóle się spotykamy. Tak pomyślałam sobie, że warto powiedzieć o trzech powodach. Pierwszy powód, dla których rozpoczęliśmy w ogóle myślenie o rozmowach nauczania, o nauczaniu, jest taki, że szkolenia właściwie mało przynoszą korzyści szkołom. Jeżeli, no oczywiście jakieś korzyści są, ale że to nie daje takiego dłuższego efektu szkolenie, które jest robione przez specjalistów zewnętrznych. To był pierwszy powód, też zastanawialiśmy, jak w takim razie zrobić tą zmianę, która byłaby efektywna. Druga sprawa była taka, że właśnie z mojego też doświadczenia, jak ja byłam nauczycielką, że mało jest właśnie takiego miejsca o rozmowach o nauczaniu w szkole. Przede wszystkim pośpiech, lekcje, inne rzeczy, no a w czasie rad pedagogicznych są inne sprawy do omówienia, więc właściwie to mało jest takiego czasu, żeby rozmawiać o tym, co jest najważniejsze, czy o nauczaniu i uczeniu się uczniów. A trzecia sprawa, o której myślę, to jest taka, że ja osobiście, a już trochę lat mam i w edukacji również, wierzę tylko w zmiany, które się robią oddolnie. To znaczy, jeżeli ktoś z góry nakazuje, że ma być tak, a nie inaczej, to po pewnym czasie przemienia się w malowanie trawy. Wszyscy mówią, że tak robią, a nic z tego nie wynika i tego nie robią. Są to takie trzy powody, dla których zastanowiliśmy się, co zrobić, aby rozmowy o nauczaniu zaistniały w szkole. I zaproponowaliśmy to kilku nauczycielom, zgłosiło się ich faktycznie kilku z Facebooka, ale potem jeszcze zaproponowaliśmy naszym trenerom i okejkom na to, żeby przeprowadziły takie rozmowy o nauczaniu w swoich szkołach. Mamy za sobą kilkadziesiąt takich rozmów już przeprowadzonych i wybraliśmy teraz wszystkie pozytywne były opinie i stwierdzenia, że warto takie rozmowy prowadzić. I dlatego pomyśleliśmy, że poprosimy tutaj trzy osoby, żeby powiedziały nam o tym doświadczeniu, jakie miały w tych rozmowach. I ponieważ platforma tutaj, ta Click Meeting, ma swoje pewne ograniczenia i nie możemy wszystkie naraz występować, więc ja zadam każdej z tych osób cztery pytania. One będą takie same, ale każda z tych osób będzie 10 minut występować i odpowiadać na te pytania. I z osoby, które poprosiłam o to, żeby opowiedziały, to jest Bożena Rakowska, Basia Jaworowicz i Jola Łosowska. Teraz mamy tutaj niestety pewien kłopot z Jolą, dlatego że nie za bardzo ją słychać. Możliwe, że to się zmieni. Jak nie, no to będziemy rozmawiać tylko z dwoma osobami. Na koniec tych naszych po tych rozmowach będziemy prosić Was o pytania. Znaczy te pytania możecie zadać w dalszym ciągu przez cały czas, a my będziemy je notować i spróbujemy na nie odpowiedzieć właśnie po tych pytaniach i odpowiedziach naszych prezenterek. W takim razie, może te pytania, które, może od razu poproszę, jakbyśmy mogli włączyć Bożenę Rakowską i wtedy byśmy zadam jej te pytania, a potem Basi. Bardzo poproszę.
O, dzień dobry. Czy mogłabyś powiedzieć, Bożenko, kim jesteś? Jestem już, jestem i czekam. No więc czekam na twoje pytania, Danusiu. Ale najpierw, kochana, powiedz, kim jesteś? Jestem nauczycielką z dużym stażem. Powiedziałabym nawet z ogromnym stażem. Pracuję w szkole podstawowej numer 3 w Sulechowie. W tej chwili uczę drugą klasę. Mam do czynienia z ocenianiem kształtującym już kilka lat. Uwielbiam ten styl nauczania i chętnie podjęłam się rozmowy o nauczaniu, które mi zaproponowało Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję Ci bardzo. Więc pierwsze pytanie, to chciałam Cię zapytać, dlaczego uważasz, że warto w Twojej szkole w ogóle rozmawiać o nauczaniu? To takie pytanie teoretyczne, ale to jakie masz myśli na ten temat? Otóż w momencie, kiedy w ogóle dostałam tą propozycję i przeczytałam sam tytuł rozmowy o nauczaniu, to tak mi przez głowę, jeszcze nie czytając w ogóle artykułu, przeszło, że szkoda, że nie wpadłam na ten pomysł wcześniej, ponieważ no jak w każdej szkole napotykamy na różne problemy, a dla mnie takim wielkim problemem jest to, że uczymy. Myślę, że nie wszyscy, ale spotykam się z takimi osobami. Uczymy starymi metodami, starymi technikami dzisiejszą młodzież, która jest skomputeryzowana, która no niekiedy lepiej zna się na wszystkich tych nowinkach technicznych, która myśli o robotyce, która ma inne cele. Natomiast z drugiej strony ma niewiele ruchu fizycznego. I tak sobie pomyślałam, że te wszystkie problemy, które mamy z zachowaniem, z takim brakiem motywacji do nauki, z brakiem aktywności na zajęciach, że właśnie tego typu rozmowy prowadzone w gronie nauczycieli z jednej szkoły pomogą w rozwiązywaniu tych problemów. A powiedz mi, jak to było, jak ty postanowiłaś przeprowadzić tę rozmowę? To znaczy, w jaki sposób tam, jakie było twoje doświadczenie z tą rozmową? Ja może powiem, że wszystkie osoby, które się zdecydowały, prowadziły rozmowę na temat, jak motywować uczniów do nauki, jak wpływać na motywację uczniów. I no, temat oczywiście chwytliwy, ale jak to było u Ciebie? Na początku zapoznałam się z artykułem, który dostałam o tym dotyczącym wpływu na motywację. Przeczytałam go bardzo dokładnie i postanowiłam pójść do dyrektora i porozmawiać. Dyrektor z entuzjazmem przyjął to, co mówiłam, że chcę przeprowadzić taką rozmowę i jak on to widzi jako szef naszej placówki. Nie miałam żadnych problemów, dyrektor był z otwartymi właściwie rękoma, powiedział, że pomoże, żeby to zorganizować. I wtedy postanowiłam powiadomić swoich nauczycieli na platformie Librus o możliwości uczestniczenia w takiej rozmowie. Nauczyciele, którzy się zgłosili, była ich dziewięć osób, zgłosili się do mnie po artykuł, otrzymali ten artykuł, przeczytali, umówiliśmy się na spotkanie, które ja przygotowałam organizacyjnie, no to znaczy była to sala przygotowana w taki sposób, żeby nam się przyjemnie rozmawiało z kawą, herbatą, ciastkiem. No i rozpoczęliśmy rozmowę od analizy najpierw samego artykułu, co nam spodobało się w tym artykule, co nas zaskoczyło w tym artykule, z czym się nie zgadzaliśmy, z czym zgadzaliśmy. I muszę powiedzieć, że początek rozmowy nie był łatwy. Nie był łatwy, dlatego że w rozmowie wychodziły różne problemy, typu na przykład, że na motywację. Któraś tam z koleżanek powiedziała, że na motywację może będzie wpływała metoda projektu, żeby nie pracować tylko lekcjami, ale metodą projektu. Na co część koleżanek opowiedziała się, że raczej w 1-3 jest to niemożliwe, że to nie jest do zrobienia. Zaczęliśmy nad tym pracować i w końcu na koniec naszej rozmowy okazało się, że jest to możliwe. Ta nasza dyskusja tak się potoczyła, te nasze doświadczenia, każdej z nas dotyczące metody projektu, nasze relacje ze szkoleń, które żeśmy przeszły, ale niekoniecznie wiedzieliśmy o tym, spowodowały, że patrzenie na metodę projektu w tej chwili jest całkiem inne w mojej placówce. Więc według mnie ta rozmowa dla mnie osobiście była cenna ze względu na zmianę w ogóle patrzenia na pewne sprawy, między innymi metodę projektu, bo tam nie tylko to oczywiście słyszeliśmy, ale między innymi metodę projektu właśnie.
To no, dobrze, że mówisz o tym, że, bo widać wyraźnie, że to musi być dostosowane, prawda, do szkoły, że taka rozmowa o nauczaniu jest właśnie odpowiada na potrzeby danej szkoły, a nie na ogólną. To tak jak się naucza, prawda? Nauczamy uczniów i nie wszystkich tak samo, tylko prawda, jakoś indywidualnie do ich potrzeb się dostosowujemy i rozmowy o nauczaniu dostosowują się do szkoły. I tutaj nie ma żadnego nacisku na to, po pierwsze na to, żeby uczestniczyć w takiej rozmowie, a po drugie, żeby z tego wynikały jakieś wielkie postanowienia, prawda? Warto podyskutować. Jeszcze chciałam się zapytać, bo prawie wszyscy korzystali ze scenariusza, który żeśmy zaproponowali do tych. Czy ty też korzystałaś z tego scenariusza pomocnego przy prowadzeniu spotkania? Tak, bardzo pomocny był ten scenariusz, dlatego że po raz pierwszy zdecydowałam się na przeprowadzenie takiej rozmowy przygotowanej. Bo z reguły to się rozmawiało tak 5-10 minut gdzieś tam na korytarzu i tak dalej, a tutaj była przygotowana rozmowa i ten scenariusz bardzo mi pomógł. On się troszeczkę zmodyfikował w trakcie. No, jasne. Ale był takim wykładnikiem do przeprowadzenia, żeby nic nie uciekło, żeby było wszystko po kolei. Duża pomoc, bardzo duża pomoc. A ile trwało to twoje spotkanie? Moje spotkanie trwało, o ile dobrze pamiętam, 1,5 godziny. Półtorej. No my właśnie tak dążymy do tego, żeby wszystkie takie rozmowy, które proponujemy, były nie dłuższe niż 1,5 godziny, dlatego że no wszyscy jesteśmy w pośpiechu i zaczynamy być sfrustrowani, jeżeli to trwa dłużej. Warto też zapowiedzieć oczywiście, że będzie to trwało tyle, a tyle i nie dłużej. Jak będzie krócej, to jeszcze lepiej, ale w każdym razie najwyżej spotkać się drugi raz. A powiedz, czy miałaś jakieś trudności? Bo mówisz, że z dyrektorem nie było żadnych trudności, ale to nie każdy oczywiście ma taką świetną sytuację, ale czy były jakiekolwiek? Czy albo przewidujesz, że mogą być trudności i no może też, a co pomaga na przykład, no oprócz dyrektora? To znaczy, pomagała mi na pewno ta organizacja i ten scenariusz, bo... Dziewczyny przyszły, było wszystko przygotowane, klipczak był przygotowany, mazaki, no te potrzebne rzeczy, które trzeba było, nie szukałam w trakcie, tylko wszystko było gotowe i ta praca taka rytmiczna w tym spotkaniu się odbyła. Co mi jeszcze pomagało? Myślę, że moje przygotowanie do prowadzenia tej rozmowy, znajomość tego artykułu i znajomość artykułu, treści artykułu, to, że znały dziewczyny ten artykuł, treść. To również mi pomagało. Natomiast po rozmowie stwierdziłam, że dobrze by było, żeby ta grupa nauczycieli była mieszana. Ja rozmawiałam z 9 koleżankami z edukacji wczesnoszkolnej. Bo to macie ogromną szkołę. Wow. Tak, dużą szkołę. Natomiast wydawało mi się, że lepiej byłoby, gdyby to była grupa nauczycieli z różnych przedmiotów, różnych grup wiekowych. Wtedy patrzenie na każdy problem byłby z innej perspektywy, a jednak my wszystkie z edukacji patrzyłyśmy na to jakby z jednej linii i tutaj, tu widzę taki mały problem, że warto... Bo wtedy jak gdyby te postanowienia czy coś ograniczają się to tylko do części nauczycieli, prawda, a nie są decyzją na przykład całej szkoły czy... A poza tym doświadczenia też są różnorodne na różnych poziomach nauczania. No tak. Wyobraźmy sobie, że to faktycznie no mamy taką rozmowę, no mamy nauczyciela, który chciałby taką rozmowę poprowadzić, ale czujemy, że on potrzebuje jakiejś pomocy. Myśmy pomyśleli, że taką pomocą może być kurs. Kurs, w którym... nauczyciele ze sobą rozmawiają, ci, którzy prowadzą takie spotkania, przygotowują się wspólnie do tych spotkań, wymieniają się doświadczeniami. A co ty byś jeszcze uważała, w czym taki kurs mógłby pomóc? Jeżeli chodzi o szkołę, no to na pewno to wprowadzenie tych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, no to na pewno budowanie relacji między ludźmi, atmosferę między nimi.
Czyli uważasz, że warto by było mówić w tym kursie i w tych rozmowach, które prowadzili ci, którzy prowadzą takie spotkania, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób budować te relacje pomiędzy uczestnikami, tak? Tak. Że ten kurs właśnie w tym pomoże. Przy czym mam takie wyobrażenie, że kurs też dając nam scenariusze, dając nam tematy nawet, które możemy poruszać w czasie tych rozmów, to też będzie ogromna pomoc, bo jednak sami jakby nawet nie mamy na to czasu, żeby nagle usiąść i pomyśleć, nad czym możemy rozmawiać, a otrzymując taki scenariusz, otrzymując taki temat, jest to łatwiejsze, łatwiej przychodzi nam opracowywanie takich rozmów i prowadzenie tych rozmów, przy czym myślę, że kurs też da nam wiedzę na to, jak prowadzić rozmowę od strony technicznej, czyli jak na przykład przerwać niepotrzebną dyskusję, jak zebrać materiały, które wynikają z tych rozmów. To są takie wartościowe rzeczy, bo samo na przykład prowadzenie techniki facylitacji czy jakiejkolwiek innej, no jakby na co dzień nad tym nie pracujemy, a wartość tego kursu nie tylko będzie taka, że to robimy z nauczycielami, ale my to możemy potem wprowadzić na swoje nawet zajęcia, na których zapominamy o tych nowych technikach, o tych nowych możliwościach, które możemy w grupie prowadzić, czyli chociażby nawet na lekcji. Także ja widzę ogromną potrzebę, ja sama, uczestnictwa w takim kursie, żeby się do tego dobrze przygotować. Tak, tutaj chciałam tutaj powiedzieć, jak gdyby potwierdzić, że no, prowadzenie w ogóle zajęć z własną radą pedagogiczną jest często bardzo, bardzo trudne, dlatego że jak przyjeżdża jakiś ekspert z zewnątrz, no to wiadomo, nauczyciele siedzą i słuchają, bo powinni. Natomiast jeśli to jest nauczyciel, kolega czy koleżanka, no to można mu powiedzieć, a to może skróć to, albo już nie rozmawiajmy, albo też. Więc dużo tutaj, to jest duże wyzwanie stoi przed taką osobą, żeby poprowadzić to we własnym gronie pedagogicznym. No i ten kurs tak chcemy zrobić, żeby on właśnie pomagał. No, najważniejsze to jest oczywiście próba. Dlatego, że na sucho się człowiek tego nie nauczy. Bez basenu pływania się nie nauczymy, więc w związku z tym na tym kursie chcemy, żeby takie dwa spotkania były poprowadzone i wymienione doświadczenia, skorzystania z tym, o tym, czym inni mówią. Ja bardzo dziękuję, Bożenko, ale w międzyczasie myślę, że interesujące będzie, jeżeli ja przeczytam, jakiego rodzaju tematy żeśmy przygotowali już. Tych tematów w tej chwili jest 22. I ja je szybko może przeczytam, żeby Państwo wiedzieli. Więc pierwsze to jest, jakie mają oczekiwania uczniowie od szkoły i od nauczycieli, żeby uświadomić sobie, porozmawiać, jacy nasi uczniowie, jakie oni mają oczekiwania. To jest pierwszy temat. Drugi to jest, jak wpływać na motywację, to już było. Drugie, nowy nauczyciel. To znaczy, jak pomóc nowemu, nie chodzi o to, że młodemu nauczycielowi, tylko nowemu, przychodzi do szkoły i jak zrobić, żeby on łatwo wszedł w tą radę pedagogiczną, żeby mógł szybko z tymi uczniami dojść do porozumienia i skończyć. Następne to jest oporny uczeń, to jest mój bardzo ważny temat, dlatego że mamy takich uczniów, który sprawia opór przed uczeniem. I tam artykuły te, które Państwu proponuję, to są artykuły, które są inspirowane portalami amerykańskimi. One są trochę pozmieniane, trochę do naszych warunków dostosowane, ale za każdym razem, dlatego je akurat wzięliśmy, dlatego że one nas zainteresowały, było tam coś nowego. Następne to jest wprowadzamy OK zeszyt. To znaczy, powiedzmy, że w szkole jest grupa nauczycieli, która chciałaby OK zeszyt wprowadzić i teraz jak to zrobić? No, bez kursu i jak się wspierać wzajemnie. Następne, kiedy uczeń wie, że się uczy? No, my nauczamy tego ucznia, ale on jak gdyby trochę nie wie, po co on przychodzi do tej szkoły i też nie wie, czy on się uczy, czy to już jest wystarczające i tam jest na ten temat właśnie jak to, po czym on może poznać, że się uczy, co będzie dla niego oczywiście bardzo motywujące.
Następne to jest, czego się dziś nauczyłeś? To znaczy, że wychodząc na uczeń wychodzący ze szkoły może wyraźnie powiedzieć, z pożytkiem byłem w tej szkole, nauczyłem się tego i tego. Ciekawym tematem jest dyrektor i jego nauczyciele. To nie wiem, czy ktoś wybierze ten temat, bo to jest taki temat, w którym nauczyciele dyskutują, co byśmy chcieli od naszego dyrektora. Jeśli dyrektor na taki temat się zgodzi, on nie uczestniczy oczywiście w takiej rozmowie, to może mu przekazać, co uznaje za coś dobrego. No na przykład, nie chciałoby, żeby dyrektor pisał do nich 22 maila i oczekiwał odpowiedzi na 2.05. Może tego nie ma. Potem to nie zrobił. Po prostu, dlatego że prawie się nie wszyscy czekają na stopień, na wakacje, trzeba to jakoś wykorzystać. Tam jest wiele pomysłów, które potem można się zdecydować, które z nich mogłyby być w szkole. Sposoby pozyskiwania informacji od uczniów, to znaczy, gdzie są moi uczniowie, czy oni już rozumieją, czy nie rozumieją, coś muszę się zatrzymać, żeby ten kontakt z nimi uzyskać, to jest następne. Ramy myślenia to jest teoria pani Dweck i to jest dosyć trudna rozmowa, więc nie będę o nim mówić. Reguły w szkole, to znaczy w jaki sposób te reguły tak określić, żeby uczniowie i nauczyciele i cała społeczność szkolna chciała je przestrzegać. Potem jest też bardzo ciekawy temat, uczniowie z lękiem. Coraz więcej jest u nas uczniów, którzy mają takie albo stany wręcz prawie depresyjne, albo boją się w ogóle szkoły, prawda? I to jest, jak sobie poradzić z takimi uczniami, jak im pomóc? Co uczniowie wiedzą na dany temat, to znaczy to jest coś, co zanim zaczniemy lekcję, żeby takie konstruktywistyczne nauczanie, żeby się zorientować, co uczniowie już wiedzą i na tym bazować. Autonomiczny uczeń, to znaczy w jaki sposób zrobić, żeby uczeń czuł się autonomiczny, odpowiedzialny, samodzielny. Badania OECD, to nie będę teraz, bo może za dużo. Myślenie pojęciowe, to znaczy jak nauczać pojęciowo, wychodząc od znaczenia pojęcia do tematu. Pytania nauczycieli do uczniów, jak pytać, w jaki sposób pytać, żeby to było efektywne. Spotkania z rodzicami, to też lubię ten temat, dlatego że to jest temat, jak zrobić, żeby to spotkanie było przyjemne, a nie dwa obozy naprzeciwko siebie. Jedną z takich rzeczy, którą tam wyczytałam, nie pamiętam, bo oczywiście w dużej części są rzeczy znane, ale na przykład taka rzecz, że w momencie, kiedy mamy agresywnego rodzica, który jest bardzo zdenerwowany i na nas pokrzykuje, to żeby nie podejmować decyzji w danym momencie, tylko właśnie odwlec to na przykład. Bardzo widzę, że mamy przeciwne zdania, to może jednak porozmawiamy za pewien czas, jak opadną emocje i jak coś wymyślimy, jak rozwiązać sprawę. Ale są tam też inne rady. Rola błędów w uczeniu się, no to jest coś, co jest bardzo w tej chwili na topie edukacyjnym, żeby błąd wykorzystywać w nauczaniu. Potem, na ile jestem nauczycielem OK w mojej pracy z uczniami, czyli na ile ja stosuję ocenianie kształtujące, żeby tak naprawdę spojrzeć prawdzie w oczy, bo w dużej części oczywiście wydaje nam się, że albo jesteśmy bardzo, albo w ogóle, więc trzeba by było podyskutować na ile. I ostatni jest kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym a oceną sumującą, dlatego że i tak musimy przecież, znaczy oprócz nauczania zintegrowanego, znaczy nauczania początkowego, w którym Bożenka działa i tutaj ma dobrze, bo może nie oceniać stopniami w ogóle, ale powyżej trzeciej klasy niestety musimy. Więc jak to zrobić? Jak to stosować ocenianie kształtujące w czasie semestru, a na koniec wystawić ocenę, w jaki sposób to zrobić? Ale myślę, że będzie jeszcze więcej takich tematów, które tutaj dopracujemy, więc myślę, że ze 25 takich tematów będzie, a z niego w kursie będą ludzie musieli tylko wybrać dwa i przeprowadzić w konsultacji, może z dyrektorem, może z innymi nauczycielami, a oprócz tego informacja o kursie, tutaj Michał Szczepanik napisał na forum, jest również dokładnie opisana.
To w takim razie, Bożenko, bardzo Ci dziękuję, a teraz bym poprosiła Basię Jaworowicz, żeby Basia nam opowiedziała. Basia uczy w szkole podstawowej, a dawniej uczyła w gimnazjum. Więc poziom jest prawdopodobnie nie uczestniczyli nie nauczyciele, tylko z nauczania początkowego. Basiu, jesteś? No, Basia. Nie chcą Basi włączyć, no. O, jest. Cześć, Basiu. To teraz, ale Ciebie nie słychać, kochana. Przynajmniej ja Cię nie słyszę. Już włączyłam. O, świetnie. To w takim razie Tobie zadam te same pytania. Pierwsze pytanie jest, dlaczego to w ogóle, jakie Ty masz powody, że uważasz, że nauczyciele w Twojej szkole powinni rozmawiać o nauczaniu? Danusiu, podobnie jak ty, ja stwierdziłam, że nie ma czasu na rozmowę w szkole o nauczaniu. Rozmawia się bardzo rzadko. Teraz jak mamy dziennik elektroniczny, to bardzo rzadko jest nawet możliwość spotkania się w pokoju nauczycielskim. Wszyscy są w swoich klasach, przerwy wykorzystują na jakieś przygotowanie do lekcji. Wypełniamy tylko dzienniki i nie spotykamy się wzajemnie. Jeżeli się już gdzieś tam spotkamy, to ewentualnie jakieś problemy wychowawcze omawiamy, czy też inne sprawy. Jeżeli są rady, czy szkoleniowe, czy organizacyjne, wszystkie są tematyczne. I tam też nie ma przestrzeni do rozmowy o nauczaniu. Tam rozmawia się na tematy, czy organizacji roku szkolnego, czy też analizy pracy szkoły, czy też klasyfikacji uczniów. Natomiast niekoniecznie mamy przestrzeń do rozmowy o nauczaniu. I to jest właśnie powód, dla którego taką rozmowę w swojej szkole przeprowadziłam. Nauczyciele... A mogę powiedzieć jeszcze w jakiej szkole? Bo jeszcze się nie przedstawiłam. Uczę w szkole podstawowej, tak. Uczę w szkole podstawowej w Skulsku. Uczę fizyki. Tak, podobnie jak Bożenka, jestem zakręconą okejką i na swoich lekcjach fizyki wprowadziłam już bardzo dawno, nawet nie liczę już lat, okej zeszyt, który ma się dobrze i cały czas rozwija się i idzie już teraz swoim torem właściwie, już nie mam kontroli nad prowadzeniem okej zeszytów przez moich uczniów. Nauczyciele, powiem tylko, że z entuzjazmem się gdzieś tam przychylili do tego pomysłu, ponieważ tak jak ja coś robię fajnego w klasie, nie mam kiedy się tym nawet pochwalić. A tak naprawdę, żeby mieć tą satysfakcję i motywację my jako nauczyciele do pracy, potrzebujemy akceptacji swoich przede wszystkim uczniów, swoich kolegów, koleżanek, niekoniecznie nawet dyrekcji, ale też dyrekcji, I rodziców. I to wtedy dopiero nam daje takiego kopa, żeby dalej się rozwijać i dalej pracować i motywację, że nam się chce szukać i poszukiwać. Także tutaj inni też podobnie myślą i dlatego chętnie na te rozmowy przychodzą. Jedna się odbyła. Jak było to właśnie z tą rozmową, którą zaproponowałaś? No właśnie, byłam zaskoczona ilością osób, ale to później, bo podobnie jak Bożenka, najpierw spotkałam się z dyrektorem, również się przychylił do tego pomysłu, nie sprawiał w ogóle wrażenie bardzo zadowolonego, uczestniczył w tym spotkaniu, to też jest ważne. To było takie, tak, to było bardzo ważne, bo to jest takie też docenienie tego, co robią jego nauczyciele i to dla wszystkich z nas to było bardzo istotne. Jeżeli chodzi o w związku z tym jakaś taka, że może nie obawiali się nauczyciele, że wypowiadać przy dyrektorze? Nie wiedzieli, że będzie dyrektor, ale dyrektor też był zapoznany z artykułem i był jednym z nas. Aha. Stworzyliśmy jedną drużynę. Właśnie. Ja tylko jeszcze powiem, dyrektor jest też uczestnikiem na tych samych prawach to może być. Tak, tak. Ja tylko jeszcze powiem o tej organizacji takiej typowej, bo trochę inaczej jak Bożenka, ja rozwiesiłam informacje właśnie w pokoju nauczycielskim, bo z reguły jest tak, że każdy wchodzi rano i patrzy na tablicę ogłoszeń i ja tam zamieściłam te wszystkie artykuły w dużej ilości i ludzie sobie brali. Nie wszyscy, co wzięli artykuł, przyszli na spotkanie,
ale być może zapoznali się z tym artykułem, takie jeszcze wartość dodana. Tak, taki pomysł jeszcze, jeżeli chodzi o organizację, najpierw mi chodził po głowie, żeby to zrobić gdzieś tam przed radą w czasie dyżuru, ale to był zły pomysł, ponieważ to musi być tylko i wyłącznie spotkanie w tym celu. Żeby nie może to być przy okazji. Tak, to nie może być przy okazji, to nie wyjdzie przy okazji, ale dobrze, że jakoś tak na to wpadłam i wcześniej tutaj pomyślałam, że jednak warto jest zrobić to w innym terminie. Podobnie jak koleżanka, nie więcej jak półtorej godziny, a aktywni byli bardzo nauczyciele. A ile było? Właśnie było ich 30. I tutaj jest. Tak, i tu jest właśnie problem, bo to jest dla mnie już nowe doświadczenie, że jeżeli będzie taka liczba osób, trzeba zrobić na przykład 15 osób, żeby się wpisywali na listę i dwa spotkania wtedy, dwie rozmowy, bo jednak zbyt duża liczba osób. Fajnie, że to była liczba osoby, które były w spotkaniu uczestniczyły, uczyły różnych przedmiotów, była różnorodność i ta wymiana doświadczeń no, była świetna, bo wszyscy mają różne pomysły. Bożenka mówiła tu właśnie o tej różnorodności. Uważam, że bardzo dużo pomysłów świetnych mają panie z nauczania początkowego i mogły się podzielić, a inni mogą te pomysły od nich czerpać. Byli zadowoleni. Bardzo jak takiej podsumowującej rozmowie podobało im się, była praca w grupach, no przy takiej dużej grupie, tak, to były grupy tam pięcioosobowe, były pomysły, które gdzieś tam były generowane na to, żeby w jakiś sposób dać wybór uczniowi dotyczący konkretnie tego artykułu, tak? Jak sprawić, żeby uczniowie mieli kompetencje, co to są te kompetencje. Także merytorycznie i bardzo, bardzo bym powiedziała fajnie, podsumowując to spotkanie. A czy masz jakiś, no, co może pomóc takiej osobie, która chce, a co może przeszkodzić? Może masz jakieś uwagi? Na pewno pomaga to, że mamy dobrowolny udział. No to tak podobnie jak uczniowie, jeżeli mogą coś wybrać, to wtedy są zaangażowani. Tak. Dalej, na pewno to, że było wsparcie dyrektora i jego uczestnictwo też u mnie pomagało. Pomaga to, że... Pytanie Lidii jest takie, Basiu, najpierw zebrałaś grupę, czy najpierw rozmawiałaś z dyrektorem? Najpierw rozmawiałam z dyrektorem, bo on jest szefem, więc on musiał wyrazić zgodę. O wszystkim, co się dzieje w szkole, no, on musi wiedzieć. Ja przynajmniej tak zawsze robię. Ja uważam, że oczywiście nauczyciele mogą się spotykać i rozmawiać na różne tematy bez jego wiedzy, ale on może być pomocą w gruncie rzeczy. Może, tak. Ale co jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, bo żeby mi nie... Aha, bo Danusiu, mówiłaś o tym, że czasami jest tak, że łatwiej jest wchodzić ekspertowi do szkoły, a ja uważam, że tutaj w tym momencie ekspert przeszkadza. To by nie pomagało. Właśnie pomaga to, że jesteśmy w jednej drużynie, że znamy problemy naszej szkoły, znamy specyfikę szkoły. Można o nich mówić, nie? Tak, młodzież, rodziców. Czasami jest tak, że ekspert mówi nam o rzeczach, które są niewykonalne. Że pisałaś na osi świata o tych pustych balonach na przykład, jak indywidualizować taką pracę. Jak na lekcjach jest 30 uczniów i każdy ma inny problem. Co przeszkadza? Na pewno przeszkadza stereotyp takich typowych spotkań rad pedagogicznych, bo kojarzy się to nauczycielom, też o tym mówiłaś przed rozpoczęciem, kojarzy się to nauczycielom z nudą, z jakimś tam znowu nasiadłową, prawda, z jakimś tam właśnie ekspertem, który będzie mówił o rzeczach, które są oderwane od rzeczywistości. Ale co powiem, że pomaga to, że mnie znają jako osobę w tej szkole i kojarzą mnie, że to może być ciekawe. Właśnie. Że coś tam robi ciekawego, bo... Że jest też konkretna i że na przykład wody nie będzie szlała, nie? Na przykład. To też pomaga, że znają nas w gronie. Także myślę, że tutaj dobry pomysł, jeżeli chodzi o rozmowę o nauczaniu, to bardzo dobry
pomysł. Ja się troszkę odniosę jeszcze do tego, co mówiłaś, że 30 osób to faktycznie to może być przeszkoda. Tak, z naszego doświadczenia i z tego doświadczenia innych, którzy prowadzili, to wynika tak, że wiecie, 6-8 osób to jest maksimum, dlatego że chodzi o to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby nie było napięcia, prawda, albo żeby ktoś się nie ukrył za kimś i po prostu nie mógł, się, nie mógł zabrać głosu. Ale myślimy, że w ogóle minimum to muszą być w ogóle 3 osoby. Mogą być 3 osoby. Jak to się już zacznie, chociaż z tym 3 osobami, to możliwe, że tak jak okej, zeszyt zaraza pójdzie w lód i może, się, może ktoś się zdecyduje. Mhm. I teraz chciałam cię jeszcze zapytać, na co liczysz, że w czym kurs może pomóc? Ja tutaj mam rozpisane, że dla szkoły, ja w ogóle uważam, że fajnie jest, jak się mówi, że w naszej szkole się rozmawia o nauczaniu. Taka mhm. promocja szkoły. Dlatego też kurs na pewno tu w tym momencie może nam pomóc, bo oficjalnie możemy o tym mówić, że takie rzeczy się u nas dzieją ciekawe. Co może jeszcze dla szkoły? Na pewno to będzie zyskiem, że nauczyciele będą pracowali nad jakimś problemem wspólnie, czyli będzie lepsza jakość nauczania. Mhm. Będziemy rozwiązywali gdzieś tam jakiś problem, który chcemy wdrożyć, a jak będzie to takie działanie takie właśnie lawinowe, czy takie wspólne, to na pewno te efekty będą dużo większe niż gdyby to były indywidualne poczynania poszczególnych nauczycieli. Także że uważam, że szkoła na pewno zyska, jeżeli nauczyciel przystąpi do tego kursu i ktoś się zdecyduje na takich, prowadzenie takich rozmów. Jeżeli chodzi w ogóle o rozwój zawodowy nauczycieli, uważam, że dzięki temu, że będą się zapoznawali z tymi artykułami, będą omawiali różne artykuły, będą próbowali szukać rozwiązań, no to na pewno ten rozwój zawodowy każdego indywidualnie nauczyciela też. Tak, będzie sens czuło, pracy, prawda? Tak, sens pracy. W ogóle zainteresowanie, ważność nauczyciela w procesie no. uczenia się i nauczania. Docenienie. Ja bym powiedziała nawet więcej, że frajdę człowiek będzie miał większą tak. z nauczania. Dokładnie tak. Tego nam brakuje. My tacy jesteśmy przedstawiani w mediach, nawet w filmach, tak. jako takie właśnie ciotki, klotki, które chodzą z tym dziennikiem. Tak. I tylko oceny wpisują i takie różne inne rzeczy. Także ten stereotyp nauczyciela też nie mamy, nie jest fajny, który gdzieś tam w społeczeństwie... A nie dajmy się. No i nie dajemy się. Ale na przykład też takie upewnienie się przez nauczycieli, że to, co robią, robią dobrze, że na przykład niektórzy mówią, no ja też tak uważam, ja też tak robiłam. I teraz mam pewność, że to, co robiłam, to idzie w dobrym kierunku. To jest też ważne, bo nie mamy takiego potwierdzenia, jak pracujemy samotnie w pojedynkę. Co tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, bo mi umknęło, Danusiu. Ja powiem ze swojego doświadczenia, że kiedyś dawno temu robiłam w szkole takie spotkanie grup krytycznych przyjaciół i rozmawialiśmy, wtedy to rozmawialiśmy nad problemem, który każdy z nas miał. I jedna z nauczycielek, tak mi to weszło w pamięć, że na problem, który ja miałam z uczniem, ona zareagowała pokazując mi, że można to obrócić w dowcip, że to można z tego zrobić taką... porozumienie takie na zasadzie trochę żartu, trochę czegoś innego. Tak odstresowałam. Ja wtedy nie miałam takiego pomysłu, tak podchodziłam poważnie. Mam problem z nim, to ja muszę z nim porozmawiać. A okazało się, że podejście takie właśnie żartowania odjęło ciężar tej sprawie. Więc to jest też coś, co można się nauczyć przy takiej rozmowie. Tak, ja jeszcze uważam, że bardzo ważne jest nasze poczucie takiej wartości jako osób, które te prowadzą te rozmowy. Na pewno jesteśmy nauczycielami, nie jesteśmy ekspertami, nie jesteśmy jakimiś trenerami, nie mamy tych umiejętności trenerskich i wydaje mi się, że właśnie taki kurs
pozwoli nam też na rozwój w tym tutaj obszarze. Tak, ja myślę, że tutaj, ale właśnie dzięki temu, że, będzie, że ktoś będzie próbował, bo jakby tylko tak. dać tutaj, prawda, listę umiejętności, to tak. to jest za mało. Tak, ale jeszcze co by nam dawał kurs jako osobom, które prowadzą wymianę doświadczeń, tak jak robimy to teraz. Jedna mówi, że w ten sposób poinformowała, inna w inny sposób dotyczący organizacji, czy też tu widzę na czacie mają też osoby różne doświadczenia, jeżeli chodzi o liczbę osób, więc to wszystko jest bardzo ważne, żeby w przyszłości nie było potem takich niespodzianek czy problemów. Chociaż nie uważam, żeby to spotkanie moje nie miało sensu z nauczycielami i nie było czymś dobrym, bo tak nie uważam, ale na pewno liczba osób tutaj była zbyt... A właśnie w sumie, jak tak patrzę z perspektywy, to te kilkadziesiąt rozmów, które już zostały odbyte, to wszystkie były sukcesem. Oprócz jednej rozmowy, która była trudna, dlatego że dyrektor nakazał nauczycielom przyjść na to spotkanie i było ich właśnie bardzo dużo i jeszcze nie z wyboru, a z nakazu. I to jest po prostu strzał po prostu w piętę. Tak, oczywiście. Prawda? Mhm. Oczywiście. To, co powiedziałam, że pomaga... Są konieczne, żeby było udane. Mhm. Tak, pomaga nam to właśnie, że nie ma przymusu. Że mamy wybór, tak? To na pewno jest pierwsza rzecz, która pomaga, jeżeli chodzi o przeprowadzenie takiej rozmowy o nauczaniu w szkole. Ja Ci dziękuję bardzo, Basiu, a chciałam, dziękuję. Nie wiem, czy Jola, jesteśmy w stanie z Jolą się połączyć, spróbujmy się z nią połączyć, a ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że właściwie to webinarium to jest najbardziej przeznaczone dla dyrektorów. Dla takich dyrektorów, którzy chcieliby, aby w ich szkole właśnie były rozmowy o nauczaniu. I wtedy taki kurs jest pomocą. On kosztuje naprawdę niedużo, ale chodzi o to, że ten człowiek nie jest sam. Nie można powiedzieć, teraz pani poprowadzi rozmowy albo jakieś zebranie i nie dawać jej wsparcia żadnego. No to wtedy jest klęska, może być klęska. Dlatego właśnie to jest w interesie prowadzącego szkołę, no może też jest szkoły, a w związku z tym prowadzącego szkołę. Joli się nie da do nas przyłączyć. Pewnie Jola nas słucha, a szkoda, nie, że Joli... Jolu, będziesz mówiła coś do nas? No bardzo bym chciała, żebyście mnie usłyszeli. Ekstra. Ale nie wiem, czy mnie słyszycie. Czy mnie słychać? Już się cieszę. No. W takim razie, ponieważ nie mamy za dużo czasu, to będę Ciebie pytać szybciutko. Powiedz mi, dlaczego Ty masz inną perspektywę, bo Ty jesteś właśnie wicedyrektorem szkoły, prawda? Jakiej szkoły? Pracuję w szkole podstawowej numer 2 w Chojnie. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej tak naprawdę, socjoterapeutą, no obecnie też pełnię funkcję wicedyrektora, ale to tutaj tak naprawdę nie miało aż tak dużego znaczenia. A powiedz, jak ja zaczęłam? Że chciałabyś, żeby były rozmowy o nauczaniu w Twojej szkole? Słuchałam, jak wypowiadały się dziewczyny i dochodzę do wniosku, że to jest chyba problem nie tylko mojej szkoły, ale też wielu innych szkół. Nauczyciele nie mają czasu, ani nie mają przestrzeni na to, żeby porozmawiać o nauczaniu. Tak naprawdę to wielu moich kolegów, wiele koleżanek doskonali się, szuka nowości, pozyskuje ciekawostki i chciałaby się z tym podzielić. Chciałaby zweryfikować swoje poglądy, zainspirować siebie, zainspirować innych, ale kiedy? Nie ma czasu. Mijamy się na przerwach, jak wspomniała tutaj Bożenka, i faktycznie czasem padają takie zdania: wiesz, byłem, słyszałam, fajna rzecz, super, warto spróbować, ale co? I znowu zostajemy z taką praktycznie brakiem odpowiedzi na te pytania. To, czego się dowiemy, sami gdzieś w pewnym momencie zanika. Zatem uważam, że takie rozmowy są potrzebne, bo tutaj zadbamy o to, co jest najważniejsze wśród nauczycieli, czyli taka chęć, motywacja, pasja do uczenia, uczenia siebie i uczenia też innych, więc żeby to gdzieś nam się nie rozmyło, żeby nie poszło na darmo to, co my robimy,
żeby nie zatracić tej swojej chęci i motywacji, warto rozmawiać. Uważam, że takie rozmowy z potrzeby wynikają chyba nauczyciela. Na jedną rzecz bardzo ważną, mianowicie, że powiedziałaś, że jeżeli czegoś się nauczymy na jakimś szkoleniu, przyjedziemy, to po pewnym czasie przestajemy jak gdyby o tym pamiętać, czy to stosować. Jeżeli robimy coś wspólnie, chociaż z małą grupką nauczycieli, to możemy się wymienić tym doświadczeniem, widzimy, czy to ma sens, czy nie. To bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś. A to teraz powiedz, jak to było u ciebie, jak ty zrobiłaś swoje rozmowy nauczania? Tak jak powiedziałam, że te rozmowy wynikają z pewnej potrzeby nauczycieli i z taką potrzebą wyszło Centrum Edukacji Obywatelskiej, proponując właśnie takie rozmowy w szkole na temat motywacji do uczenia się. U mnie troszeczkę inaczej niż u Basi, bo ja nie zaczęłam od dyrektora. Ja tak sobie pomyślałam, że to fajna okazja, żeby porozmawiać i znam nauczycieli i po prostu do kilkoro poszłam, spytałam się, czy są zainteresowani, czy takie coś mogłoby być. I skoro miałam już pewność, że są nauczyciele, którzy chcieliby, no to wtedy miałam już taką pewność, że idę do dyrektora z czymś, nie tylko samą propozycją, ale też wiem, że są nauczyciele, którzy są zainteresowani. Dyrektor nasz otwarty jest na wszelkie nowości i wspiera naszą szkołę, jeżeli chodzi o działania nawet oceniania kształtującego i pozyskiwania jakichś innowacji, więc propozycję przyjął oczywiście z dużym zadowoleniem, z chęcią i pani dyrektor również uczestniczyła w naszych spotkaniach. Tak jak powiedziała Basia, uczestniczyła jako uczestnik, nie jako dyrektor. I to było dużym plusem. I tutaj już dalsze kroki były podobne, bo przygotowałam zaproszenie, które wywiesiłam w pokoju nauczycielskim. Z tatą zgłosiło się 9 uczestników, tylu nas było na pierwszym spotkaniu. Tak jest. Była też lista, gdzie wpisywały się osoby, które chciały się przyłączyć do dyskusji. Taka lista jest bardzo ważna, chociażby ze względów organizacyjnych. Bo takie spotkanie ma pewną oprawę i to jest ważne, żeby się dobrze przygotować do takiego spotkania, zadbać o atmosferę, to mniej więcej chcemy wiedzieć, ile będzie osób. Oczywiście jak ktoś dołączy w ostatniej chwili, tak najbardziej, to jest też mile widziane. Z twojego właśnie doświadczenia jeszcze to, co było bardzo ważne, że stworzyliście taki coś w rodzaju klubu. Dokładnie, ponieważ w tym pierwszym spotkaniu dyskusja była bardzo ożywiona, wypowiadali się wszyscy, wypowiadali się chętnie. Przedłużyliśmy nawet czas, bo prawie do 1,5 godziny nam wyszło pierwsze spotkanie. Odważyłam się zaproponować, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy się spotykali cyklicznie. Pomysł przypadł do gustu wszystkim, zaakceptowali uczestnicy naszego spotkania, wyznaczyliśmy kolejny termin, no i tak zrodził się nam dyskusyjny klub dwójki, mieliśmy już 3 spotkania przed nami, wow, kolejne. I tematy, żeście sobie sami wybierali później już. Dokładnie, no nie mieliśmy takiego pakietu, jak teraz oferuje Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którego warto oczywiście skorzystać. To, co jest ważne dla nas, uczestnicząc w tych dyskusjach, to, żeby one się czymś kończyły, żeby to nie była tylko dyskusja dla dyskusji. Więc to, co wypracujemy na takim naszym spotkaniu, zawsze zostaje spisane i wywieszone w pokoju nauczycielskim. Każdy nauczycieli może sobie przeczytać, może skorzystać z naszych propozycji. Staramy się też, właśnie, żeby te nasze wnioski... Ale nie musi, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Staramy się też wypracowywać takie wnioski, takie wskaźniki, które są na miarę możliwości naszej szkoły, naszych nauczycieli, dostosowane też do naszych potrzeb, bo to jest bardzo istotne. To jest możliwe w naszej szkole. Może pewne rzeczy dokładnie są... Może ten artykuł jest w ogóle od czapy amerykański z różnymi pomysłami, prawda? Może tak być, ale to też dokładnie ważne jest, żeby powiedzieć, słuchajcie, my mamy inne warunki, inne pomysły mamy na rozwiązanie tego problemu. Jeśli mamy ucznia na przykład, który z lękiem, to my chcemy go z tego lęku wyprowadzić w nasz polski sposób, czy nasz szkolny sposób. Dokładnie. Z tego, co proponują. A ponieważ nie mamy za dużo czasu, czy ty masz coś do dodania, jeśli chodzi o te o przeszkody na przykład? Przed czym byś próbowała przestrzec ludzi, którzy chcą?
To, co tutaj się już pojawiło, no na pewno nie nakaz. Bo to ma być spotkanie osób, które chcą dyskutować i które czują potrzebę zmiany w szkole, które mają w sobie tę pasję i wiedzą, że sami mogą się czegoś nauczyć i mogą się też czymś podzielić. Czyli na pewno nie nakaz uczestnictwa. Przed czym jeszcze? Myślę, że warto... Tak? Czy ktoś się dołączył na przykład do tych 9 osób? Czy to jest coś takiego, że jest trochę zaraźliwe, czy nie? To znaczy tak, na razie mamy praktycznie taki stały zespół, ale ja się cieszę, bo nas obserwują i teraz tutaj już no niestety wykorzystam jako swoją funkcję wicedyrektora, ale widzę, że nauczyciele wykorzystują niektóre propozycje, które są przez nas wypracowane, więc to cieszy. Przed nami zespół międzyprzedmiotowy, na którym będzie poruszany temat, który był właśnie na naszym spotkaniu klubu dyskusyjnego, ponieważ był tak absorbujący, tak ciekawy. Chodzi tutaj o metody nauczania. Mieliśmy jedno spotkanie klubu poświęcone metodom nauczania, metodom zapamiętywania, jakie wykorzystuje uczeń. Jeden z nauczycieli nawet wykorzystał to na godzinie wychowawczej, razem z uczniami wypracowywali, żeby uczniowie podali swoje metody. Więc warto zapoznać nauczycieli, zobaczyć, też pozyskać od nich informacje. No, myślę, że to też ciekawy. Tak. Alicja tutaj napisała na czacie, że musi funkcjonować dyscyplina czasowa, szczególnie przy przechodzeniu do kolejnego punktu. Tak, dlatego tutaj bardzo pomocny jest scenariusz, jakikolwiek by on nie był. Ten, który mieliśmy tutaj propozycję z Centrum Edukacji, my troszeczkę modyfikowaliśmy do swoich oczywiście potrzeb, ale on dawał takie poczucie bezpieczeństwa, bo wiedzieliśmy, co będzie, mamy zaplanowany czas, rozmowa jest zatem konstruktywna, wiemy, do czego dążymy, to bardzo pomagało. Pójście takie trochę na żywioł chyba byłoby ryzykowne, to znaczy obawiałabym się tego, że moglibyśmy popłynąć, odpłynąć od tematu. A jeżeli jest to zaplanowane, konkretne działanie, nauczyciele, którzy chcą brać udział w dyskusji, znają temat, mają też możliwość przygotować się do niego. Wtedy bazujemy na faktach, na konkretach i jesteśmy w stanie wypracować wiele dla swojej szkoły. My w kursie proponujemy dwie drogi. Albo skorzystanie, zmodyfikowanie tego scenariusza, albo zadanie kilku pytań, które tak jak gdyby prowadzą to spotkanie. No, na razie tak nie skorzystał z tych pytań, ale no możliwe, że dla kogoś, kto ma taką atmosferę w szkole, że woli dyskusję taką czynną, no to może to być wyjście z sytuacji. A czy może byś powiedziała coś, co byś chciała, żeby kurs ci dał, gdybyś w nim uczestniczyła? Jako uczestnik kursu, no to z pewnością pomocne byłyby po pierwsze tematy, czyli pakiet tych tematów, bo one naprowadzą, nie musimy z nich korzystać, ale jest to jakieś zabezpieczenie, fajnie, że one są, one też naprowadzają, poruszają też bardzo ważne zagadnienia. Z pewnością dobrze by było, gdyby pojawiły się w kursie techniki facylitacji, tego jak prowadzić, jak pracować z grupą, to jest też ważne, bo tak naprawdę to większość z nas je zna, ale one nie są przepraktykowane, nie są trzeba zobaczyć jak to działa, trzeba się tego po prostu nauczyć. Co jeszcze? No na pewno to, że będzie kontakt z innymi uczestnikami kursu. Właśnie. Wymiana doświadczeń, tutaj możemy przedyskutować, jak jest w różnych szkołach. Ja tutaj z tego, co wysłuchałam od Bożenki, podsłuchałam, że można zaprosić przez e-dziennik, to jest też dodatkowa informacja, oprócz tej, która jest w pokoju nauczycielskim. Także po troszeczkę od każdego i można sobie wypracować swój model. Także ja zachęcam bardzo do tego, by w takiej szkole odbywały się takie rozmowy o nauczaniu i zachęcam do kursu, bo uważam, że wniesie on zarówno wiele dla szkoły, dla nauczyciela, jak i dla osoby prowadzącej. Ja a propos tych tematów, które powiedziałaś, to są tematy, które są poruszane w całym świecie, bo one są inspirowane portalami edukacyjnymi amerykańskimi, więc prawdopodobnie są to tematy interesujące przynajmniej wszystkich nauczycieli. Tak, to też pokazuje, że...
To też pokazuje, że jesteśmy nauczycielami troszeczkę, można powiedzieć, na czasie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom społeczeństwa, nie jesteśmy zasiedziali. Tak, jesteśmy nowocześni, ale takie też są potrzeby i my na nie staramy się odpowiedzieć. Starze. Dziękuję Ci bardzo, Jolu. Chciałam zapytać, Dario, czy masz jakieś dla nas pytanko, bo to już zbliżamy się niedługo do końca, nie chciałabym przedłużać, tak jak i rozmów o nauczaniu nie należałoby przedłużać, ale może coś jest. Czy tutaj nam powiesz albo napiszesz? Pani Danuto, czy może Pani powiedzieć, zaraz nic nie widzę tutaj, bo to muszę się zmienić, o jakim artykule Panie rozmawiały. To są artykuły, które ja inspirowane artykułami amerykańskimi i one często pojawiają się na Osi Świata. Więc nie wiem, czy o motywowaniu był na Osi Świata, pewnie był. Tylko, że on tam po prostu, na blogu Osi Świata, on tam po prostu przechodzi i koniec. Natomiast scenariusz robi z tego tematu no po prostu temat do dyskusji w szkole i to jest najważniejsze, bo sam artykuł nie jest taki ważny jak dyskusja na ten temat. Czy coś jeszcze będzie? Po spotkaniu rozmawiałam z rodzicami o ciekawym spotkaniu, które się właśnie odbyło. Okazało się, że rodzic zupełnie postrzegał w inny sposób ten temat. No ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe pytanie. Czy na przykład można by było na jakieś spotkania zaprosić rodziców? Może to by było interesujące, na przykład na takie właśnie spotkanie o uczniach z lękiem na przykład, to ja myślę, że rodzice tych uczniów, którzy są lękowi, którzy się boją szkoły, mieliby bardzo dużo do powiedzenia o rzeczach, których my nie mamy zielonego pojęcia, jak ten uczeń, jak on gra w szkole, a jak wraca do domu na przykład, i co wtedy się dzieje. No to jest, myślę, że to może być otwarta formuła, czy nie zapraszać rodziców, to by na pewno zbudowało jakąś taką społeczność szkolną, o którą nam chodzi, bo ja byłam w wielu szkołach i w Holandii, i w Niemczech, i w różnych szkołach wizytowałam i tam ta szkoła to jest takim ośrodkiem, wiecie Państwo, no takiego lokalnej społeczności. To jest miejsce, gdzie się przychodzi z przyjemnością, gdzie się rozwiązuje problemy, a u nas to jak gdyby tych rodziców trzyma się na dystans. Właściwie no to jest duży problem, jak rozmawiać z rodzicami i jak ich przyciągnąć. Więc to ciekawa propozycja. Czy coś jeszcze? Danusiu, na ten moment nie znalazłam innych pytań, ale napisałam już tak, napisałam na czacie, że to jest super moment na ich zadawania, więc mam nadzieję, że zaraz się jeszcze jakieś pojawią. Tak, jakbyś mogła, kochana, napisać teraz tutaj na tym mój adres mailowy, dobra? To jest danuta.sterna@, a potem jak zawsze. I wtedy, gdyby ktoś miał jakieś pytania, to ja bardzo zapraszam, na wszystkie maile odpowiadam. No oczywiście też zachęcam do obejrzenia naszej strony i propozycji rozmów o nauczaniu. Jak również na przykład o zaproponowanie dyrektorowi, żeby przeczytał na przykład. Bo trochę wydaje mi się, że to trzeba być naprawdę bardzo takim odważnym, przedsiębiorczym nauczycielem, żeby zainwestować w siebie i powiedzieć, ja się zapiszę sam na kurs bez dyrektora, bo czuję taką potrzebę. Wydaje mi się, że to dyrektor powinien po prostu zaproponować nauczycielom, którzy chcą takie rozmowy prowadzić, żeby uczestniczyć w kursie. I tutaj jest jeszcze Beata mówi, uważam, że świetny pomysł. Miałam kiedyś dwie uczennice z mutyzmem i zorganizowałam spotkanie zespołu nauczycieli z rodzicami. Wiele się dowiedzieliśmy od rodziców. No właśnie. To właśnie taki pomysł, tylko rozszerzony o rodziców, a jeszcze może być dyrektor, rodzice. No zastanawiam się, czy uczniów można w takie... No, to by było ciekawe, gdybyśmy jeszcze uczniów spróbowali, ale to by była już taka bardziej debata, ale szczerze mówiąc, to dlatego nie. Możliwe, że można uczniów zaprosić również. Pojawiłaś się, Jolu, czy chciałabyś coś powiedzieć, czy już się będziemy żegnać?
To znaczy tutaj odpisałam Ali, Bacie, która wspomniała o spotkaniu z rodzicami, że nasza wiedza teoretyczna, bo my mając takiego ucznia staramy się zgłębić jak najwięcej, nigdy nie dorówna tej praktycznej, którą mają rodzice, więc może czasem faktycznie warto się z nimi spotkać. Chciałam tylko powiedzieć, że o naszym klubie, o tym, że on działa, to no wie nasza społeczność lokalna, bo my udostępniamy również takie informacje na stronie naszej szkoły i już się pojawiły informacje od nauczycieli innych szkół, że są zainteresowani takimi spotkaniami, więc myślę, że takie kluby powstaną w wielu szkołach i tego życzę wszystkim nauczycielom. Dobrze. Dziękuję. Żebym jeszcze tylko tego dożyła. Oj, na pewno. Dziękuję Wam bardzo w takim razie. Czekamy na, może jeszcze mamy trochę miejsc. W tej chwili tam podchodzimy pod 30, co najmniej 10, bo chcemy zrobić ten pierwszy kurs, chcemy tak wypróbować, żeby on był nie taki duży. No ale jeszcze są miejsca, więc zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.